Okej. Giniesz, giniesz. Sporo tego, że mnie nie dopójdzie. A się raczej opłaca. Ej, ej, ej! Ile ty masz HP? Fuck! O. Już wyleczę cię wreszcie. Gdybyś takich głupot gadała. Reminding me that the light of the world has not yet been snuffed out. I am sending a little one to help you on your way. Świetnie! Pewnie w tamtym ogrodzie Edyn będzie na nas czekała nagroda. No, znikaj. Ja tymczasem przeszukam kasetkę. Czy w dystrybutorze coś ciekawego jest? Stalowe bełty, napalm. Ja wreszcie mógłbym użyć ciekłego azotu i po prostu porozbijać delikwentów. Czy to zada mi obrażenia? Nie. We tricked you, monster. Nie uleczyłem się zupełnie. Dobra. Ups. Ale nie ma tego złego. Ej. Tak to przynajmniej mam pewność, że typ mnie nie zaatakuje. Ten nie zaatakuje, tak? Jasne. Okej. Troszeczkę się uleczyłem, ale za mało. Ty też trzymaj swoje. Masz. Łatwo unikać, coś jak w Diablo. Trzeba dookoła lekko iść i tyle. Get the fuck Houdini. Ups. To chyba nas porazi, tak coś czuję. Ale zawsze mogę zrobić tak. Miło. Dobra, wyłączymy prąd. Użyjemy oto hakera. Prąd został wyłączony. Ty zaraz tutaj podbiegnie i nam zapewne włączy. Tak miło jak ten facet, co tutaj przed chwilą włączył. No dobra, i co ja mam tu zrobić? Nic. Po prostu mogłem sobie wziąć rzeczy. No dobra, odsłuchamy ten jeden dziennik. Instead, he's just splicing his mob up, giving them more and tougher plasmids. There's an arms race on here in Ratcha.
But it's not about who can build the best guns and the biggest bombs. It's about who can become less of a man and more of a monster. Wcisnąć coś. Najpierw mi wcisnął umijacz zabezpieczeń 2. Dlaczego godzisz się na ciągłą inwigilację? Najnowsza wersja omijacza zabezpieczeń pozwala ci uniknąć wzroku kamer i wieżyczek. Do banku. Granat odłamkowy mamy max. Trzeba będzie zaraz na kimś użyć. No dobra. Tutaj usłyszeliśmy wskazówki. Czas z nich skorzystać. Aha. Another man happens to be on a plane that crash lands on the same city in the middle of the ocean. Why, that sounds more like a miracle. Co by nie mówić, tak to brzmi. Nie płacz. Zaraz poczęstuję cię wybuchowym śrutem. Ups. No chyba nie. Macie. Jeszcze wam fotę strzelę. No dobra, i tak w dobre miejsce idziemy. Tam jest wieżyczka? Nie, tatusiek. Atakuję tatuśka? Nie, mnie oczywiście. Jak miło. Gorące powitanie. To co? Amunicja Pepans. Dobra. Brian Spicer's are dragging the young woman off right now. I'm certain she's one of Brian's spies sent to fill me out. I think she is. If I'm wrong, an innocent girl will end up on Brian's bloody trophy wall. If I'm right, well, I best be right. Device is almost finished. I can't get soft now, I can't. Dobra, co tu macie? Nic, co mogę wziąć. Już za dużo amunicji. Powinienem zacząć się używać zamiast łomu. Co wy na to? A jest daddy. Możemy się pobawić. Aha, mogę to przepchnąć. Tak? A. Super, jestem tam, gdzie byłem przed chwilą. Dobra. Oby ciekł azot.
Skrzyneczka? Co? Elektryczny żel. O, właśnie, o to chodziło. Nie ociekł azot. Ej, to chcę też wziąć. Gdzie to poleciało? Nie wiem, nie widzę. Dobra, zwłoki nic nie mają. To je wyciągnę tu. A, tutaj jest. What the hell? Nie dowiemy się nic. To co, mam zejść tam na dół, gdzie byłem? Ale dolary wezmę. Tatuśka zabije. What? Kogo chcesz bić? Mnie? A, już zabił. To co, miny zbliżeniowe? No jasne. To tak. O, o. A, ja mogę go tak zaciągnąć, żeby pobiegł w moją stronę. Tak. Chodź tutaj. No i teraz użyję granatów. Super! Rozwaliłem też. Nieźle to działa. Dobra, ulżę twym cierpieniom. Ups. Przepraszam, zepsuł się. Weźmiemy nowy model. Spokojnie. Na pewno ammo banditos mają jakieś. No jak się spojrzała na mój pistolet. Nie chciałem jej straszyć. Ups. Cichy łomiarz. Bardzo. No. Jakiś trupek. Tak, rozwalony przez tatuśka. Wytwórca. O, możemy sporo rzeczy wziąć, w tym elektryczny żel. I mi to bardzo pasuje. Bierzemy włam. Autohacker. Fu. Elektryczny razy dwa. Bełty spotykaczem też są fajne. Ale trzeba bardziej planować, jak się ich używa. Wybuchowy śród, amunicja przeciwpiechotna do pistoletu. Chyba na tym poprzestaniemy. Mam sporo różnej amunicji. To tutaj wezmę przeciwpiechotną. I zamienię. Poużywam trochę z normalnej, bo mam już jej za dużo. Niech będzie tak. Kasa, chipsy. Ćwierć litrowa puszka żelu. A jednak nie. Nie mogę jej wziąć. Jest za ciężka. Ha! Będzie bum? Normalnie coś takiego by nie wybuchło. Bo jest tylko rozszczelniony. Teraz będzie. No dobra. Włamiemy się do sejfu. Tym razem normalnie. Granaty odłamkowe. Aż za dużo tego mam. Ciastko z kremem. Trup z którejś wyleci zaraz. No jasne. Standardowy trik. Dobra. Ja mam iść
tam. Więc idę. Nie robię mu foty. Niech będzie. Amo bandito? Mam aż za dużo. Dobra. Tutaj. Miotacz chemiczny. To od razu użyję, bo czemu nie? Granaty. Mosiężna rura znowu. Drzwiczki. Ale najpierw zobaczę, co tutaj ja omijam właśnie. No dobra. Proponuję zrobić coś takiego. Masz to? Apteczka. O! Jakaś bombka! Składanie bomby. Bez ryzyka nie ma zabawy. Łuska bomby M. Czyli... Nie mogę wziąć? Skonstruuj. Nie mamy wymaganych części, oczywiście. Słyszeliśmy tam, co mamy wziąć. Czyli te R34 i coś tam jeszcze. Badanie obrażeń. Badanie obrażeń. Zyskaj więcej za swój wkład w rozwój nauki dzięki badaniom obrażeń. Nigdy nie sądziłeś, że twoje analizy mogą być tak dogłębne. Zwiększa premię do obrażeń uzyskane w wyniku badań. No to miłe. Wezmę zamiast cichego łomiarza, który za bardzo nie działa. Dobra. No to czas skonstruować bombkę. Bomba EMP, czyli będzie jedynie porażała obwody elektryczne wszelkie. Ej! Gdzie on jest? Słyszę z jakichś dziwnych stron wrogów. Dobra, muszą być na górze w takim razie. Pewnie da się dostać normalnie. Heretyk. Coś tam miał. Dobra. Kolejne uzwojenie. Powinienem trochę się zregenerować. O, właśnie. Puszka żelu jonowego. No, haś to, haś to. Oj, coś nie poszło. A moment. Prawie już nie ma postępu.
ciekły azot. Nie, niech będzie kusza. Coś tam jeszcze migało tutaj. Kusza. Jeden stalowy bełt. Na pewno się przyda. Niby tu mam iść. Bełt zapalający. Najpierw nimi postrzelamy. No i gdzie? Tylko nie mówcie mi, że to mnie prowadzi do bomby. Dokładnie to robi. Na pewno jeszcze jedną puszkę żelu jonowego przynajmniej muszę zabrać. Więc nie ma co się tam pchać. Dobra, może coś tutaj jest? Nie. A moment. Czy ja tutaj mogę wybrać cel wreszcie? Na dół? Nic nie działa. Jeszcze dwa uzwojenia, ładunek nitrogliceryny i dwie ćwiartki żelu jonowego, z czego tylko jedna mi została. Dobra, jak tutaj mogę się dostać? Tu jest ściana. W ten czy inny sposób na pewno mogę. Lubię, jak mnie kierują w złą stronę. Tatusiek, a czy masz ostrzyczkę? O, super. Mamy puchę. Nie mogę więcej napalmu nieść. Dobra, poużywam napalmu w takim razie. Co tutaj jest? Tutaj byłem? No, tu też podjaramy trochę. Rzucał we mnie ogniem. Gorąca wymiana. Ciekły azot. Jak miło. Miny zbliżeniowe. Dobra. Tutaj nie ma nic ciekawego. Teraz pytanie, gdzie ja byłem, gdzie nie byłem? Tutaj jest niby cel, ale jak wiemy już, to tak naprawdę nie jest nasz cel. Okej, niby nie byłem, tylko tutaj, w tej części małej. W biurze. Ale ja słyszę tutaj małą, więc wiem, co ja zrobię. Elektryczny żeli do przodu. Chociaż mogę też pobawić się tutaj z minami. Tym razem nie będę ich... Dwie małe są. Jedna podrzuciła nam prezent. Dobra, najpierw zobaczymy, co tam dla nas mają. 200 Adama, 4 zastrzyki Ewy i 6 min zbliżeniowych. Bombastik. Czas to wydać. Miejsce na tonik, tak. Super. Co tutaj wrzucimy? Może to? Umijać zabezpieczeń 2? Żeby więcej czasu zajmowało im? Tak. Teraz inżynieryjny, jeszcze tonik bojowy. Inżynieryjny. Ekspert zakupów. Mam ekspert zakupów 2. Tutaj zmniejszanie pól. Albo 2 pola alarmowe zmniejsza, albo 2 wyładowań. To wezmę wyładowań. Okej. Jeszcze miejsce na tonik bojowy. O, ho. To tak, mam to badanie obrażeń. Niszczyciel maszyn chyba wezmę. Myślę, że... Albo właśnie porażenie 2. Dlaczego? Jak będę próbował regenerować życie, tak mnie uderzą raz, to będą porażeni przez tyle czasu, że zapewne uda mi się ich zabić. Dobra.
Teraz błyskawica 2. Tutaj 3 jest za 150. Ekspert w łamaniu 2, medyczny ekspert, dobre trawienie 2. Fajne rzeczy, ale ja rozwinę zdrowie. Tak. A reszta? Chyba wezmę dobre trawienie 2. Zamiast dobrego trawienia 3. Fuuu. Ach. No nie. Jestem zawiedziony. Ale nie ma tego złego. Zaraz będziemy mieli kolejny Adam.